Mój synek się mnie często pytał, jak on był mały, to on poradził tam te literki już ślabizować. I on się mnie często pytał, co to znaczy słowo socjalistyczny, demokratyczny, albo ja mu kiedyś tak lochecy padała, wiesz, jak są też skróty, nie? To wszystko, co tam jest S albo K, to oznacza socjalistyczny albo komunistyczny, to się mnie nie pytaj, bo się te ulice tak nazywają. Aha, ale co to jest socjalistycznego? No ci nie mogę powiedzieć, bo byś tego nie pojął, byś tego nie zrozumiałbyś. A poza tym jeszcze, jak ci powiem prawda, to mnie wkopiesz i będziemy mieli nieprzyjemności. No i w Tychach jest ulica, do dnia dzisiejszego w naszej nomenklaturze funkcjonuje podług starej nazwy. Mianowicie to jest ulica, przy której jest Teatr Mały i my tam chodzili z moim synkiem na spacer, bo on tam chodził, czasami we wózku siedział i tak patrzy i pisze ULZMP, nie? Pyta się mnie, co to jest. Jogodum, nie wiem, ale jak jest P, to jest partyjna, jak jest S, to jest socjalistyczna, to, se, to są już jakoś poskłady. Bo ja jeszcze wtedy nie żyła, jak było ZMP. Tysiące rąk, miliony rąk. A on mi padł Zjednoczona Monika Partyjna. Może być, ja go dom bardzo dobrze. I przedstawcie się, ja do dziś nie wiem, bo ta ulica się jakoś inaczej Teroski nazywa, ale ja do dziś nie wiem, jak się ta ulica faktycznie, ulica ZMP, czy co to było ZMP? A mi Zjednoczona Młodzież? Związek Młodzieży Polskiej. Albo no, Związek Młodzieży Polskiej, no. Nie. Patriotycznej? Socjalnej, kurde, nie, nie wiem. Wiem, to ZMP nie należyło. ZMP. W każdym razie my, jak idziemy, kaj jest teatr przy ulicy Zjednoczonej Moniki Partyjnej. I teraz się cofniemy maszyną czasu trochę dalej. I o też przygotowuję, ja myślę, Kasia, że mi też coś dociepniesz. Seria o wyliczankach dziecięcych. I ja se dopiero uświadomiła, że my jako dzieci my się bawili tymi wyliczankami, nie zdając sobie sprawy, że one mają jakby drugie dno, drugi wydźwięk. Ale pierw pojada maszyną czasu do 1 maja i do Czernobyla. Czernobyl, wiadomo, był pora dni wcześniej. Padali, no, że to nic takiego nie jest, że jest piękna pogoda, możemy iść na spacer. A te wiotry tam rozdmuchiwały te pyły. I to leciało na całą Europę. I powstała taka wyliczanka. Ja już wtedy była dorosła, ale mój synek to przyniósł z placu. I ja bardzo przepraszam wszystkich, którzy stracili dzieci z powodu właśnie Czernobyla. Bo ta wyliczanka, ona niestety, ale była prawdziwa. A ona szła tak. Dylu, 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 dylu. Pierdolnęło w Czernobylu. Raz, dwa, trzy, na białaczkę umrzesz ty. Czysto prawda, bo tam, kaj leży pochowany mój chłop, to też leżą dziecka, które pomarły w wieku 12-13 lat. Właśnie na białaczka. Ale jakby my się cofnęli w przeszłość mojego dzieciństwa, chocie wyłaź stąd, bo on sam myśli, że on ten domek jego, idź, idź, te kotka, żebyście nie myśleli, że jakoś ta. Mianowicie, był wyścig zbrojeń, nie? Rusy, no idźże spod tego. Rusy tam wystrzelili psa na orbita, no to zaś te Amerykany się nerwowały, że one są przed nimi. I ja pamiętam taką śpiewkę dziecięcą, jak ja se teraz o tych wyliczankach myślała, to dopiero, że se uświadomiła, że to było naprawdę coś politycznego. A to szło tak. Tipi, tipi, tip, na dole grzyb, na wierchu ruski satelit.
Ajaj, tu mówi Łajka. Łajka chce pić, Łajka chce żryć, a w satelicie nie ma nic. Ajaj, już nie ma Łajki. Ja zawsze myślała, że to się rozchodzi o taki grzyb, wiecie, do zupy grzybowej. A to wszak się rozchodziło o grzyb atomowy, nie? Czyli o ten wyścig zbrojeń, kiedy miał taki hardcore, faktycznie, kiedy mnie tak było 10-11 roków. No i to tyle, tak pamiętam z tych wyliczanek. I jak ja przyszła z tą śpiewką, bo to jest właściwie śpiewka, nie ta tipi tipi tip, to tak ten satelit nadawał, to tata się pierw ześmiał, a potem mi padło, ale ty nie śpiewaj tego, bo się to może źle skończyć. No.